Vuole potenga, vuole, Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Witam was na wędkarskim pamiętniku. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na Bosworth Water Park. Jest to bardzo fajne miejsce składające się z dwóch fajnych jeziorek. Jest to miejsce, gdzie można sobie przyjechać na kemping, można sobie rozłożyć namiot, można sobie połowić ryby. Słuchajcie, dzisiaj przyjechaliśmy sobie z muchóweczką i będziemy polować na karpie. Ostatni czas, jakieś 3 tygodnie temu, byłem tutaj przez 8 godzin udało mi się złowić tylko jednego karpia. Także będziemy próbować, słuchajcie, nie jest łatwo. Woda prezentuje się następująco. Jeszcze wam pokażę przynęty, na które dzisiaj będziemy łowić. I zapraszam was na odcinek. Pozdrawiam. Jest! Siedzi! Jest! Ale wziął. Czekaliśmy jakieś 30 minut. Siedzi ryba. Słuchajcie, ta mucha, ona przypomina, pewnie sobie myślicie, w tych kolorach seledynowych, żółtych, pomarańczowych i tak dalej. Się zastanawiacie, jaką ona przynętę przypomina. I mi się wydaje, że z tego co widzę, to kulkę proteinową, słuchajcie. I fajny karpik siedzi, namierzony. Ostatnio byliśmy tutaj, ze dwa razy obeszliśmy, szukając karpi. Dzisiaj się zrobiło ciepło i karpie zaczęły wychodzić. Bardzo fajna rybka. Kuzyn mi podbierze, Alanek. Ale fajnie. Tylko nie wiem, czy on się zmieści. Jest! Piękna rybka! Super! Jest! Piękny karpik! Bardzo ładna rybka, nie wiem ile ma. Nie mierzę, nie ważę. Rybka z powrotem wraca do wody. Troszkę wiatr przeszkadza. Jest! Jest! Siedzi drugi! Ale zebrał pięknie! Wziął z opadu, ale malutki karpik. Wziął z opadu, widziałem, przynęta opadała na dno. Fajny dzikusek chyba. Ale nie duży. O, nie chciał wejść? Czekaj, tylko na przewadze. Jest! I jest kolejny karpik. Zaczęły wychodzić na powierzchnię, także polujemy. Ta sama mucha pomarańczowa. Rybka wraca do wody. Powiem wam nieco o sprzęcie, jakim dzisiaj łowię, słuchajcie. Mam ze sobą nie dosyć drogą wędkę Delta Classic od Airflow i jest to wędka klasy 6, 7, 11 stóp, słuchajcie. Do tego mam kowroteczek Grace'a,
a dokładnie GTS 600. Także piękny zestaw, idealnie się sprawdza na karpniki. Słuchajcie, dwa wyjechały, zobaczycie jeszcze rybkę z poprzedniego wyjazdu. Także bierzemy się do łowienia, słuchajcie. Także jak chcecie, szukacie wędki i kołowrotka na karpie, to zdecydowanie ten zestaw się sprawdzi. Jest! A, pięknie, ale stoni wziął z opadu. Jest rybka. Widziałem, jak już szedł do przynęty i po prostu wyczułem moment, kiedy przyciąć. Ale fajna rybka. O! Fajnie bije, fajnie. Ale one tu sobie podeszły. Ale tu jest ryb teraz. Ja sobie go tutaj pobiorę. Ale... siedzi. Ale już taki fajniejszy chyba. No chodź, kolego. Królewski. Przynajmniej na tego wygląda. Także te muchy na karpia to po prostu killery. Przypominają kulkę proteinową i jest koniec świata. No ładnie, ładnie. Chyba słabo zaczepiony. Tu muszę uważać. I tutaj podpłyna, wszędzie tu teraz pływają. W ogóle to zaczyna kropić. Pogoda nam się troszeczkę zepsuła. Każdemu polecam muszkarstwo karpiowe, coś pięknego. I czy go teraz? Jest! Jeszcze sam podebrany. Ole! Ale klocek! Ale fajny królek! Król! Super! Ale jest piękna rybka, piękny król, ale świetny, tak się prezentuje. Rybka wraca do wody. Thank you.
starałem się go wyjąć. Strong fish. She don't want to be here. No to chodź. Bo duża jest dosyć. Chociaż... Oh, so heavy, jeez! Dawaj to. Ciągnij go. No dawaj. Nie chciała. Nie chciała przejść. Można. No i teraz. Wow! That's big fish! Widać te ryby, widać cienie nawet tych ryb w wodzie. O, tu jest jakiś cień, widzę. Zobaczymy. Jest! Ryba! Ale jedzie pięknie. O, jedny. Co on robi? Temu już nie dam uciec. Ale... Ale silny. Ale silny kart. I no, okaże się pewnie, że to jakiś średniak. Bo zauważyłem, że te mniejsze czasy są bardziej waleczniejsze niż te większe. Niż te duże ryby. Nikt podasz mi podbierak tutaj? No to już jest ładny karp chyba. Taki duży? Pogaś się. No i tak myślałem, że to jakiś, że to mały kart. Okay. Tak myślałem, że to mały.
Ale waleczny załatwiwany, zobacz. Jaki wariacik. O! Poszedł! Ten? No i się wypiął. Dobra. Ale był mały. Przynajmniej się nie urwał. O, nie nagrałem przycięcia, bo grillujemy. Ale jest rybka. Wykorzystałem okazję, grillujemy, podszedł karp, zarzuciłem i siedzi. Mały król. Siedzi. Kurde ty, ale mu podałem stary nieziemski, nie? Nagrywasz? No. A ja nie nagrywam. Ale jaki silny. Powoli. Patrz. No ale co mi popali? Normalnie mam popaloną skórę, nie? Od linki. Ja to mogę na chwilę nagrywać? Dobrze, na razie Janek. A popił pan? Wróć prawie, że jeszcze swoje nagrywamy. Czekaj, ci wrzucę. O, ale potęga! Ale ciśnie, ty! Ale bydle! Ty, nie mogę go podnieść w ogóle! Ta! Brzana! Jesiot! I dalej nie poda! Ty! Ja za coś zahaczyłem chyba! A bo tu jest ta ryba! Nie, jest! Siedzi! Patrz jak nie. Czy ja nie mogę go uciągnąć? Nie da rady. Człowiek ubucha na karpie, to nie da rady. Ty. Ja nie mogę. To on nie wiem, czy on w zawad nie wszedł.
ty. Ty. O, jest, siedzi. Jak w ogóle przymurował, ty. Ale ciężko, ty, na, ja nie wiem, te karpie na muchę to jest jakaś abstra... O! Ło! Ale co to, król? Czyli? To król chyba. Ale co przymurowa. Takiego holu, ale podałem mu idealnie. No co ty? Ja mam. Widziałeś wiatr bram? No, widziałem. On jest następny. Bardzo. To chyba tam w zawad wszedł. Nie czuj go tak. Ale efektywna ryba, ty. Ten mój tak nie skakał. Zajebiście. Ale fajny. Ale podobny do mojego. No ale co, ja go nie mogłem ruszyć, a możliwe, że... O, Marek przed... dobrze podał. O, jak ubiega się. Tu to kłoda jakaś tam jest. Pas. A tam nad brzegiem były takie... On nie chce dać za wygraną, pas. No ten mój też dość długo walczył. Ty, a co mi z palcem zrobił? Co zrobił z palcem? Jest. Okay. Zobacz. Siedzi! Jest rybka przypięta. Karp? Daj mi mapę stamtąd. Tam ma no, no, przyjerało tu, no nieźle. Co to za gównia? Ja myślę, że to ze 100 kilo jest. O Boże. Ty, czwóreczka będzie chyba, czy trójeczka. Może być. Ale ten to już często był. Czekaj. Mata będzie. Mata? No dobra. Mata. A, czyli nie ten. Centymetr. Gdzie mamy? O. Nie duży. Ale on tam... Poczekaj, rybka. Gdzie się masz magii? Fabian. Fabian, złapałeś rybę? Tak. To mam 30 minut. I ty was. No piękna rybka. Dawid, daj. No piękna rybka. Dawid, daj. Powiedz, żeby zrobiła zdjęcie. Dobra. Nie, wyluzuj. Czekaj. Hej, GoPro. Gratulacje, powiem. Gratulacje. Gratulacje. Ryba, ręka rybą śmierdzi. No. Się ułożył. Jest gitara. I kończymy odcinek na dzisiaj, słuchajcie. Kilka bardzo fajnych karpi wyszło z wody, dało się złowić. Niestety dwa się spięły. Jeden karp naprawdę olbrzymi popalił mi linką palce i porwał cały zestaw. Także ja już byłem zabukować sobie na cały weekend. Namiocik, pole kempingowe, także wybieramy się tutaj z rodziną, także będzie jeszcze kolejny odcinek, pewnie nieco dłuższy, będzie więcej ryb, będzie więcej holi, będzie więcej pokazanych fajnych ujęć dla was, także słuchajcie, no woda jest rewelacyjna, jest po prostu błękitna, czyściutka, ładna woda, może uda się przyjechać na floatboata, tam jest pole namiotowe, można wynająć sobie kemping, domek i tak dalej, tam jest plac zabaw dla dzieci, także jeżeli jesteście z UK lub okolic lub kiedykolwiek byście chcieli przyjechać, dajcie znać, można coś fajnego zorganizować, a tymczasem pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję, że wytrwaliście do końca i trzymajcie się, pozdrówki, piąteczka, hej! Karpik na muchę.
Pierwszy karpik na muchę. No i piękny, pokaż. No jest. Majeczka. Płyń.